Dziś kontynuujemy opowieść o jasnych stronach systemu podatkowego w Polsce. Przypomnę, w poprzednim odcinku mówiliśmy o polskiej spółce holdingowej świetnym rozwiązaniu dla tych, którzy tworzą grupy kapitałowe i chcieliby sprzedać spółki operacyjne bez podatku. Dziś o rozwiązaniu dla szerszej grupy przedsiębiorców co może być pewnym zaskoczeniem powiem o Ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli myślisz, że ulga na działalność BR jest tylko dla laboratoriów czy dla firm opracowujących lek na raka, jesteś w błędzie i myślę, że możesz się tutaj bardzo mile rozczarować. O tym, dla kogo jest ta ulga, jak z niej korzystać i jakie ogromne benefity może przynieść dla dużej części firm w Polsce, dowiesz się w tym odcinku. Cześć, tu Michał Wilk z Dzień Dobry Podatki, czyli po prostu praktycznie o podatkach. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy żadnego nowego odcinka. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zapisz się na Fundamenty Podatkowe Przedsiębiorców, bezpłatny kalkulator i newsletter, w którym wytłumaczę, jak poukładać podatki w Twojej firmie. Link w opisie do tego odcinka. Ulga na działalność BR była już bohaterem mojego podcastu. W szesnastym odcinku rozpracowaliśmy ją z Mateuszem Latkowskim od A do Z. Jeśli chcesz zatem więcej szczegółów o ulgę, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dziś jednak chciałbym przekonać Cię w krótkich żołnierskich słowach, że ta ulga to świetne rozwiązanie dla biznesów w 2022-2023 roku, szczególnie w tych latach, ponieważ przepisy się tutaj zmieniły na korzyść podatników. I pozwala na znaczne oszczędności podatkowe, pozwala także na odzyskanie znacznych kwot z Urzędu Skarbowego. Ale zanim zaczniemy, mam dla Ciebie wyjątkową propozycję. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka, po obejrzeniu tego odcinka dojdziesz do wniosku, że w Twojej firmie jest szansa, potencjalnie widzisz taką możliwość na skorzystanie z ulgi na działalność BR w ramach Gardens Tax and Legal, nieodpłatnie pomożemy Ci sprawdzić, czy taka szansa faktycznie istnieje? W tym celu wypełnij krótki formularz. Link do niego znajduje się w opisie do tego odcinka. Z naszej strony nieodpłatnie wykonamy dla ciebie taką podstawową, wstępną weryfikację. I teraz uwaga: jeśli prowadzisz biuro rachunkowe, kancelarię doradcy podatkowego, jesteś radcą, prawnym adwokatem, biegłym rewidentem i podejrzewasz, że u Twojego klienta może być potencjał na odzyskanie kwot z urzędu skarbowego właśnie w ramach ulgi na działalność BR. Również możesz skontaktować się z nami, wypełniając ten formularz. Wspólnie być może uda nam się odzyskać pieniądze dla Twojego klienta. Zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega ulga na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli chodzi o mechanikę działania, to polega na podwójnym, a czasem nawet potrójnym, myślę tu o wynagrodzeniach od 2022 roku, odliczeniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową od dochodu. Technicznie wygląda to tak, że te wydatki najpierw normalnie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, a następnie odliczane są od podstawy opodatkowania. W przypadku wynagrodzeń, tak jak powiedziałem, odliczane są podwójnie, czyli w wysokości 200%. Teraz jakie to ma konsekwencje? Jeżeli płacisz na przykład 19 podatek CIT w spółce ZO, to oszczędzasz dzięki uldze na działalność badawczo-rozwojową. 19% tych wydatków poniesionych na tę działalność. Jeżeli te wydatki to są wydatki na wynagrodzenia, to od 22 roku 19 razy 2, czyli wręcz 38% tych wydatków. Przykładowo w danym roku osiągnąłeś 15 milionów złotych przychodów w spółce, 10 milionów to były koszty, w związku z tym masz 5 milionów dochodu, zapłaciłeś zatem 950 tysięcy złotych podatku dochodowego. I teraz dokonujemy weryfikacji Twojej firmy i okazuje się, że poniosłeś z tych 5 milionów złotych aż 3 miliony na działalność, którą możemy zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową. Większa część tej kwoty to załóżmy są wynagrodzenia. W takim układzie odzyskujesz właściwie cały zapłacony podatek, te 950 tysięcy, i być może jeszcze zostaje Ci jakaś kwota jako tarcza podatkowa na kolejne lata. Efektywnie zatem nie płacisz w ogóle podatku dochodowego. I teraz co jeszcze piękniejsze, te kwoty to nie tylko kwoty oszczędności na przyszłe lata, ale w ten sposób możemy odzyskać dla siebie tego rodzaju kwoty wstecz, 5 lat aż do przedawnienia, ponieważ poprzez korektę można również zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową i jest to tym atrakcyjniejsze dla przedsiębiorcy, że w takim przypadku otrzymuje żywą gotówkę po prostu w formie zwrotu z urzędu skarbowego. Oczywiście, te liczby, które pokazałem, i tę wielkość działalności badawczo-rozwojowej czy zakres działalności badawczo-rozwojowej w firmie, które tutaj pokazałem na tym przykładzie, to może być skrajny przykład. Nie w każdej firmie taka działalność w takich rozmiarach występuje. Aczkolwiek w naszej praktyce spotkaliśmy się też kilka razy już z takimi przykładami, kiedy właściwie można było wyzerować znaczne kwoty podatku dochodowego dzięki zastosowaniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową. O takich przypadkach też dzisiaj powiem. Ale nawet jeśli Twój przypadek nie jest tak skrajny, no to pomyśl, nawet te 100, 200 czy 300 tysięcy podatku, które uda się zaoszczędzić, no myślę, jest warte grzechu, żeby przynajmniej przyjrzeć się tej sprawie. No, i teraz sedno sprawy, najważniejsze. Czym jest ta działalność badawczo-rozwojowa? Czyli co ja muszę robić w firmie, jeśli chcę skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową? To działalność twórcza i to słowo klucz twórcza będzie dla nas tutaj w centralnym miejscu, dzisiaj, obejmująca badanie naukowe, ale także Badania naukowe to oczywiście nie jest działalność powszechna w firmach, ale także prace rozwojowe, I tutaj te prace rozwojowe będą dla nas tym drugim kluczem. I teraz chodzi tutaj o stworzenie pewnych nowych rozwiązań, ale także nowatorskich, oryginalnych, ale uwaga nie w skali całej planety, Europy czy Polski, ale w skali przedsiębiorstwa, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe co bardzo poszerza możliwości skorzystania z ulgi. To, co jest ważne, to zaraz podam kilka przykładów, to aby ta działalność, którą podejrzewamy o to, że jest działalnością twórczą, to była działalność, w której mamy no, taką niepewność co do wyniku ostatecznych prac. Z drugiej strony, działalnością badawczo-rozwojową nie będą działania rutynowe podejmowane w celu ulepszenia moich produktów czy ulepszenia moich usług. Chodzi tutaj o sytuację, w której siadamy z zespołem i zastanawiamy się, w jaki sposób opracować pewne rozwiązanie dla siebie, dla klienta, dla danego produktu czy dla danej usługi, czy dla procesu w firmie tworzenia produktu, tworzenia usługi. I nie jesteśmy pewni, czy nam się to, to uda. W pewnym uproszczeniu i posługując się takim potocznym językiem powiedziałbym, że ta działalność twórcza jest wtedy, kiedy kombinujemy. Kiedy zastanawiamy się, no, w jaki sposób rozwiązać pewien problem. Wyobraź sobie, że produkujesz butelki plastikowe. I w pewnym momencie zastanawiasz się nad tym, jak zmniejszyć koszty produkcji tych butelek. W jaki sposób zwiększyć trwałość tej butelki, bo klienci narzekają na przykład na to? W jaki sposób zwiększyć przydatność do spożycia produktu, który znajduje się w tej butelce? I te prace w tym zakresie, nawet jeżeli one nie są innowacyjne na skalę planety, mogą być uznane za działalność badawczo-rozwojową. Z drugiej strony, jeśli dochodzisz do wniosku, że ta butelka wymaga przeprojektowania z punktu widzenia designu, bo już się opatrzyła na rynku, i tworzysz nowy wzór butelki, wtedy powiedzielibyśmy, że w pewnym uproszczeniu i z grubsza, bo będą od tego wyjątki, każda sprawa powinna być przeanalizowana indywidualnie, że mamy do czynienia z działalnością rutynową, niekoniecznie badawczo-rozwojową. Ale jeżeli na przykład myślisz o tym, że ta twoja butelka w tej chwili jest 400 ml, ale chciałbyś produkować butelki 300 ml, no to nie zawsze jest to kwestia innego, Projektu z punktu widzenia designu, czasem wymagana jest zupełnie inna technologia do tego, żeby taką butelkę opracować. I to opracowywanie tej butelki, tworzenie tego prototypu, testy, wstępna produkcja, to wszystko może być uznane za działalność badawczo-rozwojową. Inny przykład, który być może pomoże ci znaleźć te granice pomiędzy działalnością rutynową i rutynowymi ulepszeniami produktu, a działalnością twórczą. To przykład maszyny, którą produkujesz na indywidualne zamówienie dla konkretnego klienta. Tworzysz taką maszynę, ona składa się z różnych komponentów, i w pewnym momencie dochodzi do ulepszenia tej maszyny, na przykład na kolejne zlecenie klienta. Jeżeli to ulepszenie wymaga prac koncepcyjnych, projektowych, prac nad rozwojem technologii, przykładowo wymieniasz jakieś uszczelnienie w tej maszynie po to, żeby była cichsza, Dzięki czemu redukujesz hałas w zakładzie produkcyjnym, wtedy, jeżeli no, musisz znowu pokombinować, w jaki sposób w tej maszynie to ulepszenie zamontować, żeby faktycznie te decybele spadły, będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z działalnością badawczo-rozwojową. Ale jeżeli po prostu rutynowo wymieniasz jakiś element w tej maszynie na inny, no bo technologia się zmieniła, prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z działalnością rutynową. Dalej ustawa mówi, że działalność BR to jest działalność podejmowana w sposób systematyczny, a nie jednorazowy, nie incydentalny. To jest przesłanka dość kontrowersyjna, no bo właściwie wyklucza takie innowacje, które powstają no w sposób niezaplanowany, nazwijmy to jednorazowy, incydentalny. No po prostu myślimy, no dobrze, to stworzymy coś nowego w naszej firmie, nowatorskiego, ale generalnie tego nie powtarzamy i no, taką działalnością się w firmie nie zajmujemy. Dlaczego miałaby taka działalność nie być premiowana, ale tak po prostu jest. Oczywiście znaczy pytanie, co jeżeli ten nasz projekt innowacyjny trwa 10 lat? A no tutaj będą wątpliwości, należy to też sprawdzić indywidualnie. Nie ma jednak wątpliwości, jeżeli w DNA mojej firmy wpisane są innowacje, praca nad ciągłą poprawą technologii, nad tworzeniem nowych produktów, nad tworzeniem nowych usług. I teraz może kilka przykładów z różnych branż, co jest uznawane za działalność badawczo-rozwojową. Poprzez te przykłady pomoże Ci to być może na wstępną weryfikację, czy u Ciebie, w firmie czy w firmie Twojego klienta jest możliwość skorzystania z ulgi. Przypominam, chętnie pomożemy w sprawdzeniu, czy tak faktycznie jest. Zacznijmy może od branży IT. Tutaj jest duże pole do zastosowania ulgi na działalność BR. Tworzenie platform, tworzenie kodu algorytmów, projektowanie oprogramowania, testowanie, walidacja, wszystkie te elementy wytwarzania procesu wytwarzania oprogramowania mogą być uznane za działalność badawczo-rozwojową. Pytanie co z ulepszeniami kodu, ulepszeniami oprogramowania? Jeżeli mają charakter no właśnie rutynowy pewnych łatek do oprogramowania, powiemy, że w takim przypadku istnieje ryzyko, że jednak nie będzie te elementy nie będą działalnością badawczo-rozwojową. Jeżeli jednak w ramach ulepszeń, tworzenia nowych wersji oprogramowania, dodajemy nowe funkcjonalności, których wcześniej nie było i musimy je po prostu opracować, zaprojektować, następnie zakodować, zaimplementować, wdrożyć dalej, no to wtedy również będziemy mieć do czynienia z działalnością badawczo-rozwojową. Branża produkcyjna w naszej praktyce no chyba najbardziej atrakcyjna branża z perspektywy możliwości skorzystania z tego rozwiązania. Weźmy też taki skrajny, trochę przykład, produkcja maszyn czy produkcja linii produkcyjnych. Jeżeli przykładowo pracujemy dla klienta na indywidualne zamówienie, niejednokrotnie z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia, to zwróć uwagę, pracujemy właściwie cały czas w formule działalności badawczo-rozwojowej. Jeżeli klient zamawiał nas konkretną indywidualną maszynę, od podstaw. Albo prosi nas o przerobienie wiertarki we frezarkę, stworzenie nowych funkcji dla już istniejących rozwiązań na rynku. No to wtedy my musimy opracować niejako prototyp i nowe zupełnie rozwiązanie pod dane zamówienie. Wtedy okazuje się, że cały ten proces tworzenia prototypu, który de facto jest docelowym produktem dla klienta, od stworzenia koncepcji projektu przez testy i ukończenie gotowego produktu czy całej linii produkcyjnej, na przykład, jeśli tym się zajmujemy, może być działalnością badawczo-rozwojową. Okazuje się wtedy, że większość, jeśli nie prawie wszystkie wydatki w firmie, koszty w firmie, mogą być dwukrotnie czy nawet trzykrotnie w części wynagrodzeń odliczane od przychodu. Inne sektory branży produkcyjnej, na przykład sektor automotive, mieliśmy producenta foteli samochodowych, mieliśmy producenta resorów, materiały budowlane, producent lakierów, firma usługowa zajmująca się cięciem szkła i pracująca nad nowymi technologiami w tym zakresie. Branża spożywcza też bardzo ciekawa branża z punktu widzenia możliwości zastosowania ulgi B+R. Przykłady to producent drożdży, producent przetworów warzywnych czy producent wyrobów mlecznych. Także w tej branży wdrożenie na przykład automatycznego systemu wysyłania ofert, tak żeby odciążyć handlowców, także również ten proces sprzedaży i usprawnienie tego procesu sprzedaży może nosić cechy działalności badawczo-rozwojowej cały sektor finansowy i tak tzw. fintech, bankowość elektroniczna, bankowość mobilna, systemy ułatwiające ocenę ryzyka kredytowego, ryzyka ubezpieczeniowego, cały pakiet w takiej również działalności usługowej branża akcesoriów dla dzieci. Wyobraźmy sobie butelki ze smoczkami dla dzieci. One też muszą być odpowiednio zaprojektowane, odpowiednia technologia, odpowiedni materiał, z którego te silikonowe smoczki są wykonane. Bidony dla dzieci zakręcane z, z tą rurką, tak żeby nie przeciekały. No to wszystko wymaga prac koncepcyjnych, które właśnie są działalnością badawczo-rozwojową. Nie mówię już o sektorze farmaceutycznym, do czego nawiązałem we wstępie do tego odcinka, no to myślę, wydaje się oczywiste. No dobrze, jeśli już zidentyfikowałem u siebie tę działalność badawczo-rozwojową, to zastanawiam się, jakie wydatki na tę działalność mogę odliczyć. Teraz powiem o najważniejszych, po szczegóły odsyłam do szesnastego odcinka podcastu. Przede wszystkim będą to wynagrodzenia z takimi narzutami jak składka emerytalno-rentowa po stronie pracodawcy, Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia. Wynagrodzenia to zwykle z naszej praktyki przynajmniej najwyższa pozycja kosztowa. Druga po wynagrodzeniach, często istotna pozycja kosztowa przy działalności badawczo-rozwojowej, to zakup materiałów, zakup surowców, komponentów potrzebnych w takiej na przykład produkcji testowej. Jakieś silniki, listwy, falowniki, transformatory, lampy, czujniki, kable. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby stworzyć taki, żeby pracować nawet nad takim prototypem, projektem nowego produktu. W branży spożywczej mówiłem o tym przetwórstwie warzyw, no to będą te warzywa, owoce, pulpa, czasem również opakowania, no też potrzebne przecież do tego, żeby opracować nowy produkt. Wreszcie maszyny, które są potrzebne do takiej produkcji. Tutaj jest tylko to zastrzeżenie, że jak wiemy generalnie z pewnymi wyjątkami, w które nie chcę teraz wchodzić, te maszyny zaliczamy do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne, więc te odpisy amortyzacyjne będą wydatkami na działalność badawczo-rozwojową i będą mogły być podwójnie odliczane od dochodu czy od przychodu. Ważne jest tylko, żeby wykazać bezpośredni związek tych elementów z działalnością badawczo-rozwojową. I teraz, jeśli mamy wynagrodzenie, czyli jeśli mamy pracowników i chcemy względem nich zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową, to możemy to zrobić w zakresie, w jakim te osoby pracują nad działalnością czy w działalności badawczo-rozwojowej. To może być tak, że taka osoba będzie w całości swojego czasu pracy wykonywała obowiązki w ramach działalności badawczo-rozwojowej, to mogą być wręcz całe zespoły, działy projektowe. Projektantów, konstruktorów, technologów, inżynierów, produkcji itd. Ale absolutnie nie ma potrzeby wyodrębniania takiego działu w firmie, to mogą być pojedyncze osoby, i wreszcie te osoby mogą pracować w części swoich obowiązków, czasu pracy nad działalnością badawczo-rozwojową, nad tworzeniem na przykład prototypu, a w części nad innymi obowiązkami, już typowo na przykład produkcyjnymi. Wtedy tylko ważne, aby prowadzić ewidencję czasu pracy, z której będzie jednoznacznie wynikało, jaki czas pracy danej osoby przeznaczony był na działalność badawczo-rozwojową, a jaki na pozostałe obowiązki. Zresztą podobna alokacja powinna być wykonana w przypadku na przykład maszyn. Jeżeli maszyna pracuje w części nad projektami, nad prototypami, nad działalnością badawczo-rozwojową a w części nad zwykłym, nazwijmy to procesem produkcji, to powinniśmy jakimś kluczem alokacji, czy to godzinami czasu pracy takiej maszyny, czy czasu pracy pracownika, który obsługuje taką maszynę, przypisać maszynę i jej czas pracy do działalności BR i do działalności nie BR. No dobrze, i teraz pojawia się być może w Twojej głowie pytanie, jak to wszystko powinno być udokumentowane, to znaczy ja prowadzę faktycznie taką działalność badawczo-rozwojową realnie i wiem, że tak jest w mojej firmie, no ale jaką dokumentację powinienem prowadzić, żeby móc skorzystać z ulgi? No więc taką dokumentację, która pozwala generalnie wykazać przed urzędem skarbowym w razie kontroli czy czynności sprawdzających do tego jeszcze dojdziemy, że po pierwsze ulga mi się należy, a po drugie, że należy mi się w takiej wysokości, w jakiej tę ulgę wykazałem. Jeśli chodzi o wykazanie, że ta ulga w ogóle mi się należy, no to warto prowadzić jakieś opisy, karty poszczególnych projektów. Warto sporządzić, to zawsze robimy raport zdrożenia ulgi, w której to raporcie w ogóle pokazujemy, na czym ta innowacja polegała i dlaczego w świetle przepisów uważamy, że ma charakter działalności badawczo-rozwojowej. No a jeśli chodzi o. To wykazanie, w jakiej wysokości ulgę mi się należy, no to wszystko będzie zależało od tego, o jakiej pozycji kosztowej mówimy. Jeżeli mówimy o wynagrodzeniach, no to oczywiście potrzebujemy wykazać, na przykład za pomocą stworzonej ewidencji czasu pracy, jaki czas pracy danego pracownika poświęcony był na działalność badawczo-rozwojową, a jaki na inną. Część jego obowiązków. Oczywiście jest to bardzo uproszczone w sytuacji, w której pracownik w 100% poświęca się działalności badawczo-rozwojowej, co, jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli nie mamy określonego działu badawczo-rozwojowego, konstrukcyjnego czy projektowego, będzie dość częstym mimo wszystko przypadkiem. Dalej, na przykład ewidencja zużycia materiałów i surowców, tak żeby wiedzieć, ile na przykład śrubek czy ile kabli zużyłem do mojej działalności badawczo-rozwojowej. Być może zestawienie czasu pracy maszyny, której odpisy amortyzacyjne zaliczyłem do działalności badawczo-rozwojowej, poza wspomnianym już raportem z wdrożenia ulgi, być może jakiś regulamin ewidencjonowania czasu pracy, czy regulamin dokumentowania działań badawczo-rozwojowych. To wszystko razem w pakiecie pozwala na wykazanie, że ta ulga mi się należy i należy mi się w takim, a nie innym wymiarze. Najlepiej jest oczywiście prowadzić taką dokumentację na bieżąco. Ale jest możliwe również jej odtworzenie z istniejących już dowodów i dokumentów, takich jak różnego rodzaju zapiski, faktury, dokumenty magazynowe, opisy projektów, które gdzieś tam funkcjonują. W ten sposób również jest możliwe, dzięki temu, skorzystanie z ulgi wstecz poprzez wystąpienie o zwrot podatku. Czasem jest tak, że w firmie występujemy o dotację unijną na działalność badawczo-rozwojową, pomijając fakt, że Kryteria przyznania tej dotacji są z reguły dużo bardziej rygorystyczne niż skorzystanie z ulgi. To też jest ważny punkt, który przejawia się w naszych rozmowach z klientami, którzy mówią, że nie korzystamy z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, bo nie mielibyśmy szans na dotację, wiemy jakie tam są kryteria, więc tu pewno jest tak samo. Zdecydowanie nie. Ulga badawczo-rozwojowa jest szersza. Ale co jeżeli ja już korzystam w firmie z dotacji? No to jest wiadomość dobra i zła. Zła, dlatego że w części finansowanej dotacją, nie skorzystasz z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Te benefity się nie dublują, ale z reguły w tej dotacji masz wkład własny i w zakresie tego wkładu własnego z ulgi możesz skorzystać. A dobra wiadomość jest taka, że z reguły w takim przypadku właściwie prawie zawsze będziesz mieć tak dobrze udokumentowane działania badawczo-rozwojowe, że nie będzie żadnych wątpliwości, że ta ulga ci się należy i dość prosto będzie można ją w takim przypadku wdrożyć. Koszty działalności BR powinny być wyodrębnione w ewidencji księgowej. Przepisy nie mówią, w jaki sposób to zrobić. To może być oczywiście na kontach księgowych, ale może być także w ewidencji pozabilansowej, również po prostu w dokumencie w arkuszu kalkulacyjnym Excela. Ważne, żeby móc wykazać, jaka jest wysokość tych kosztów poniesionych w danym roku podatkowym. W przypadku niektórych kategorii wydatków, takich jak na przykład wydatki na pracowników, no taka ewidencja powinna w ujęciu miesięcznym pokazywać wysokość tych wydatków. Wszystko to wygląda pięknie, ale być może zadajesz sobie pytanie, co jeżeli wystąpię już o zwrot do urzędu skarbowego? Czy mogę spodziewać się kontroli? I jak intensywna jest ta kontrola? I jaki ma zakres? Otóż, praktyka pokazuje, że z reguły mamy do czynienia nie z kontrolą, ale z czynnościami sprawdzającymi. I z reguły takie czynności sprawdzające kończą się analizą przesłanego przez nas raportu z wdrożenia ulgi, ewentualnie przesyłamy także wyliczenia poszczególnych wydatków na działalność badawczo-rozwojową, no tak, żeby wykazać, dlaczego tę ulgę stosujemy u danego podatnika i w jakiej wysokości. Czasem Urząd Skarbowy prosi o dokumenty źródłowe, na przykład o listy płac czy ewidencję czasu pracy pracowników. Więc jeśli dobrze przygotujesz się do wdrożenia i do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, absolutnie nie musisz bać się kontroli czynności sprawdzającej. Dwa warunki. Ta działalność BR musi być faktycznie prowadzona w firmie i ulga musi mieć swoje poparcie w prowadzonej dokumentacji. Jedna uwaga praktyczna Często mamy tak, że zastanawiamy się, czy dany element, część funkcjonowania firmy faktycznie jest działalnością badawczo-rozwojową i mamy pewne wątpliwości. Czasem zastanawiamy się, czy dane wydatki mieszczą się w katalogu, w katalogu wydatków kwalifikowanych, tudzież czy mamy je w należyty sposób udokumentowane. I proponowałbym tutaj przyjęcie, tak robimy w praktyce, przyjęcie zasady Pareta, no bo często okazuje się, że te wydatki wątpliwe co do swojego charakteru albo co do tego, w jaki sposób są udokumentowane, stanowią niewielki odsetek wydatków na działalność badawczo-rozwojową w firmie. Czasem warto ograniczyć się do tego trzonu, który stanowi najistotniejszą, ale niekwestionowalną część wydatków na działalność badawczo-rozwojową w firmie i odzyskać pieniądze, uzyskać zwrot podatku niż koniecznie nieć taką ambicję, żeby 100% tych kosztów działalności badawczo-rozwojowej zaraportować do ulgi, ale to oczywiście zależy już od indywidualnego podejścia i takiej granicy percepcji ryzyka i bezpieczeństwa u konkretnego podatnika. Więcej o uldze dowiesz się z 16 odcinka podcastu Dzień Dobry Podatki. Przypominam też o możliwości nieodpłatnego zbadania przez nas tego, czy u ciebie w firmie. Ulga w ogóle ma potencjał zastosowania u Ciebie w firmie albo w firmie Twojego klienta. Link do krótkiego formularza w opisie do tego odcinka. To już wszystko, jeśli masz jakieś pytania, koniecznie zostaw nam komentarz. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.